Tyle jej tłumaczyłem, tyle jej tłumaczyłem. Na prezent chcę Pegasusa! Pegasusa! Nie Pegaza z AliExpress, tylko Pegasusa z AliExpress! WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale! Żart, 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 żart! Po pierwsze, Pegasusa ma mój brat i kiedy tylko potrzebuję, pożyczam. Po drugie, to nie moja narzeczona mi kupowała tego Pegasusa, tylko dostałem go w prezencie na urodziny mojego bazowego kanału. Jednakże z racji tego, że ostatnio testowaliśmy tutaj niedźwiedzia, który okazał się być pijanym, idź stąd pijany niedźwiedziu, no to dzisiaj zobaczymy, bo Pegas też tanią figurką w Lego nie jest, a wręcz przeciwnie, jest figurką bardzo drogą. Jak sprawdza się taki Pegas z właśnie AliExpress? Niedźwiedź nie do końca zdał swój test. Liczę więc, że Pegas, aka Pegasus mi się tu dzisiaj zrewanżuje czymś dobrym. No bo tak jak mówię, to też nie jest tania figurka i możemy na przykład cieć kilka niedźwiedzi, zamówimy i później mamy stado pijanych niedźwiedzi, łąkę pijanych niedźwiedzi, a możemy się też Pegasusa i nie chcemy wydawać miliona złociszy w Lego i prawda, możemy się naciąć. Albo i nie. Możemy się naciąć na pewno, jeżeli oczekujemy instrukcji, no bo tejże nie dostajemy po prostu. I ja teraz myślę, jak ja mam to do Pegasusa jasnego złożyć, bo nie do końca wiem. Nie do końca wiem, czemu też tu jest jeden element, taki fragment jakby brudny, dosłownie brudny. I to też jest brudny. Czemu to takie brudne? Jakościowo ok, jakość myślę, no grubość Lego, wszystko, no miałbym problem, czy się kapnąć, że to nie Lego. Gdzieś tam oczywiście po detalach zbyt dużo tych Lego mam w ręce, żeby się nie kapnąć, ale wiecie, ok. Tu już miałem mówić, że kolejne brudy, a tu co to jest? Troszkę mnie to boli. Wybaczcie być może moją ignorancję, że nie wiem skąd to jest, czy to są Illuminati, czy to jest Illuminati i Pegas, Pegasus Illuminati, no nie wiem. Ale uważam, że fajniej by było, jakby tego nie było. Po pierwsze, to w ogóle jest jakiś błąd na druku? Wykluczam, pewnie to jest jakiś fantastycznych bestii czy coś. Natomiast spójrzcie, co się tutaj dzieje złego. Spójrzcie, co się tutaj dzieje złego. No tego tutaj absolutnie być nie powinno. I paznokciem tego przynajmniej nie tak łatwo nie idzie zedrzeć, więc no niedobrze, niedobrze. Poza tym Pegas pijany przynajmniej nie jest, bo głowa mu nie lata, chodzi mu wręcz bardzo dobrze. Wyglądowo też jest bardzo dobrze. Spójrzcie na ten ryjec, jeszcze tu ten nadruk idzie górą. No naprawdę fajnie, w Legosach nawet to nie jest tak dopracowane, bym powiedział. Więc tutaj jak najbardziej, nie wiem jak jest po chińsku szapoba, ale dokładnie to chciałbym powiedzieć ciampopa, może jakoś coś w tym stylu. A z drugiej strony ten sam nadruk, ok, rusza się jeszcze tak. Jeżeli chodzi o jakość tego konia, póki co oceniamy, ruchliwość tego konia jest jak najbardziej dobrze. Głowa minimalnie zbyt lekko. Ciężko. Po prostu chodzą nogi. Ten ogon również jest, powiedziałbym, cacy. No jest po prostu ok. Tutaj jak najbardziej spoko. Troszkę nie do końca wiem, co mam zrobić teraz, mówię, z resztą tego zestawu. Nazwijmy go sobie tak. Za ten prezent serdecznie dziękuję, bo mi Pegasy są drogie w Lego. W Lego nigdy Pegasa raczej nie kupiła, przynajmniej nie prędko. No nie wiem, coś takiego. Chyba tak, moi drodzy. No inaczej sobie tego nie wyobrażam. To chyba ma być w ten sposób. Oczywiście, pewnie mógłbym teraz sobie wejść na AliExpress, podejrzeć, zobaczyć. Wygooglować i bym wiedział. Obstawiam jednak, że to działa tak. Czemu obstawiam, że to działa tak? Bo osobiście obstawiam, że tu jakaś figura ma wejść, ma stanąć. Gdzie jest jakaś chińska figura? O, aktualnie jest. Mam pana z serialu WTF. No i wchodzi tutaj. No i powiedzmy, to ma sens. Chociaż kontrastowo śmiesznie wygląda, jakby nie. Leć mój Pegasie, do żabki, jest promocja na harda. Dobra, no i skrzydła. No i skrzydła tu nie powinny stawiać większego kłopotu. Skrzydła są ok, ale... No właśnie, moi drodzy. To jest właśnie ale, które chciałem powiedzieć. Po pierwsze, w tymże ale bardzo łatwo nam niestety odpada to z konia. Można by rzec, musimy to w jakiś... No i tutaj tak samo, widzicie, co się dzieje. Innymi słowy, można by rzec, trochę chińska klasyka, która nie zawsze jest tak oczywista w AliExpressach, bo AliExpressy raczej właśnie słyną z tego, że są dobre. No a tutaj tak, no niestety, no w sensie ładnie to wygląda, do mocków nawet spoko, chociaż troszkę razi tu ta technikowość i ta wystawalność po prostu tych technikowych elementów, powiedziałbym, to po prostu widać. Tak samo jak widać, że to wystaje tak po bokach. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem było po prostu, żeby ten klipy
klipsy w zadzie czy w boku tego konia, albo nawet po prostu siodło, jak to ma miejsce w Lego, siodło z klipsami. Tymczasem teraz to po bokach mocno wystaje, nie do końca będąc moim zdaniem pięknym, nie do końca będąc estetycznym, a i swojej roli nie spełnia, bo no dobra, ten chodzi, okej. Ale ten się odczepia. No niestety, nierówność klocków tutaj wychodzi. Plus jeszcze to, że to może się może tak lekko skrzywiać na skos. No, innymi słowy, klasyka chińska. Jeżeli chcecie kupić sobie takiego Pegaza, aka Pegasusa, na półkę, żeby on stał, ładnie wyglądał, no to spoko, nie? Jakby w porzo, no chyba, że was to razi po bokach, co może, no to jakby nie. Czy ten kark byłby zwrócony w stronę jednak publiki, chociaż tu akurat jest schowany, no to dobra. Chyba, że go weźmiemy w dół. No to wiecie, to nie jest tak tragicznie. Koń pod odpowiednim kątem, Pegas pod odpowiednim kątem jest ok i myślę, że jest wart swojej ceny w porównaniu do konia Pegasa Lego. Natomiast zdecydowanie bardziej i lepiej wygląda on po prostu jako zwykły koń i myślę, że to w takiej właśnie cenie powinniśmy taki właśnie zakup dokonywać z jakby takim liczeniem się, że fajny koń, a Pegas no gdzieś spoko opcja. Osobiście mam wolę sobie konia i te skrzydła gdzieś indziej wykorzystać, ale nie zrobię tego temu Pegasowi, nie będę go krzywdził, zabierając mu skrzydeł. Naprawdę, no jest w porzo, szkoda, bo no kurczę, gdyby one nie odpadały, gdyby były to jakoś lepiej zoptymalizowane, to też chyba nie jest jakiś taki koszt, w sensie wiecie, no mniej klocków w teorii, tak? A zwykłe klipsy, myślę, że to jakoś bardziej by sobie poradziły po prostu z tym i nie tworzyłyby takiego wyglądu, że te skrzydła są po prostu doczepiane, jak jakaś maszyna doczepiana do konia. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że wkrótce widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Będziemy testować no nie tylko zwierzęta i dinozaury i zestawy i wszystko, więc warto tam subskrypcję zostawić i tutaj po prostu ze mną zostać na dłużej. Dzisiaj wam bardzo dziękuję, mówiąc jak zwykle na końcu filmu. Bye! Bye!